Cześć, witajcie. W tym filmie zaprezentuję Wam szczypce BiCAD marki Wicha. Szczypce występują w czterech wersjach do zastosowań podstawowych, do przemysłu, dla mechaników i dla elektryków, te, które widzicie u mnie. Szczypce dla elektryków charakteryzują się po pierwsze kolorystyką, żeby dało się odróżnić łatwo te narzędzia. I oczywiście są to szczypce izolowane. Izolowane, a testowane do 1000 V. Tutaj rączka dwukomponentowa, antypoślizgowa, o wysokiej ergonomii. Bardzo wygodne to narzędzie. No to oczywiście też dzięki temu, że to jest duże. Jest to narzędzie o długości 200 mm, co wpływa również na jakość pracy i na wygodę pracy tym narzędziem. Szczypce wykonane ze stali C70. W procesie produkcyjnym kilkadziesiąt operacji, które każdorazowo są kontrolowane. To też wpływa potem na jakość tego narzędzia. Oczywiście też na jego cenę, no nie? Ale jakość naprawdę na najwyższym poziomie. Stal C70 może być głębiej hartowana, co wpływa też na jakość ostrzy, na ich żywotność. No tam producent twierdzi, że po 1200 cięć będziemy dalej mieć narzędzie ostre jak nowe. To jest fajna informacja. Całość chromowana, czyli przepiękne wykończenie. Tutaj bardzo ładnie to jest wykonane. I trzeba powiedzieć, że no nie ma się do czego przyczepić. Tutaj praca tego narzędzia, patrzcie sobie, to się samo otwiera praktycznie. Super, świetnie wykonane narzędzie. Bardzo ciekawa głowica w tych szczypcach BiCAD. Głowica, która posiada dwa przełożenia i przełącznik. Więc możemy łatwo i szybko zmienić przełożenie narzędzia z takiego standardowego, które już według producenta podobno ma lżej o 20% pracować. Możemy zmienić przełożenie razy 2. Mamy 200% siły. Nie? Też to wszystko bardzo ładnie tutaj działa. Płynnie. Szczypce mniej się otwierają. Węższa praca jakby na węższych, mniejszych elementach, ale twardych. Albo dużej ilości cięć miękkich jakichś elementów, ale potrzebujemy lżej pracować, nie? Jak najbardziej, na spokojnie można też w ten sposób sobie pracować. No, producent twierdzi, że na przykład drut hartowany 3 mm, na spokojnie tym narzędziem jesteśmy w stanie ciąć. Czyli macie narzędzie jedno zamiast dwóch, które waży mniej, zajmuje mniej miejsca, kosztuje mniej, wykonane świetnie, jest to narzędzie premium, więc tutaj na pewno nie będzie żadnych problemów z tym narzędziem. Gwarancja jakości poprzez te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, zastosowane materiały, kontrola jakości po każdej czynności i tak dalej. No i wysoka ergonomia, to też wpływa na jakość pracy, odciąża ramię i tak dalej. W tym filmie to wszystko. Jeżeli macie takie narzędzie, dajcie znać pod filmem. Zapraszam do komentowania, zapraszam do pozostałych moich filmów. I jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!